No i rozpoczynamy pracę robienia prywatnego soga, kabelki. To jest kluczowe miejsce. Przerobiony wyciąg kolanko z kasety C200. Właśnie spadło. No narzędzia wiadomo. Pierdoły. To jest oryginalny silniczek wyciągowy. Nie wiadomo dlaczego taki drogi, ponad 200, ale okazuje się, że jakiś wodosmrodoodporny. Generalnie można zastosować silnik od laptopa, jakiś wentylator. Tu mamy przekaźnik spowalniający. O, taka jest jego cecha. Będzie to polegało na tym, że po włączeniu ślicznego włącznika podświetlanego i wyłączeniu przez pewien czas tutaj się ustawia, będzie jeszcze ten wyciąg wyciągał smrody z kasety. Tyle na razie. Ważną rzeczą jest, żeby w tym całym interesie to się obracało. Bo to jest tak zrobione, że można odkręcić. O, tu jest wklejone i to jest obrotowe. Po to, że w razie odkręcania czy przykręcania, żeby ta część była ruchoma, ona będzie prowadziła wężem karbowanym do wywiewu w kamperze. Gdzie? To się okaże. To tyle. Robimy.